Witam Państwa jeszcze raz w towarzystwie pana profesora Jana Żeryna i bardzo proszę o rozpoczęcie tej drugiej części, Janku, nawet o prawdziwej demokracji. Instytut Myśli Dziedzictwa Narodowego, utworzony w tej kadencji, profesor jest jego szefem. Dziękuję bardzo wszystkim za zaproszenie. Właśnie spóźniony przyjeżdżam od innej grupy równie młodych ludzi i trafiam od razu do równie młodych ludzi, czyli od studentów mojego Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo jestem też wykładowcą uniwersyteckim i jednocześnie dyrektorem IDMN-u, a dlatego o tym wspominam, że właśnie zakończyłem wykład o Lidze Narodowej i Narodowej Demokracji, nieprzypadkowa nazwa, do 1914 roku, jak ta formacja ideowo-polityczna tworzyła się i jaki miała program. Proszę się nie martwić, to nie będzie powtórka tego samego wykładu, ale jakieś inspiracje mi pozostały, bo chcę od razu zacząć od takiej tezy, która wydaje mi się, że z perspektywy historycznej, polskiej historii, jest tezą prawdziwą, choć może budzić wątpliwości, prawdziwość tej tezy, ze względu na przede wszystkim tradycję i charakter pierwszej Rzeczypospolitej. Bo jak wiadomo, my mamy oczywiście tradycje demokratyczne, bardzo silne, sięgające czasów praktycznie od wczesnopiastowskich. Pan profesor Andrzej Nowak w tej swojej pracy o historii Polski próbuje zdefiniować główną wartość polskiej demokracji, czyli wolność, sięgając do Kadłubka, czyli do kroniki biskupa Wincentego Kadłubka, który w okresie rozbicia dzielnicowego i mając ucznia w postaci Kazimierza Sprawiedliwego, daje mu pewną lekcję z jednej strony historii, a z drugiej strony wytycznych dotyczących sprawiedliwego zarządzania. Kazimierz Sprawiedliwy nie przez przypadek ma taki dodatek do swojego imienia. I jak się wczytać zarówno w profesora Nowaka, jak i przede wszystkim w kronikę Wincentego Kadłubka, to rzeczywiście widać tam dwie między innymi takie fundamentalne zasady. Pierwsza to to, że jesteśmy w cywilizacji basenu Morza Śródziemnego, czyli że Sarmacja, czy słowiańskość nasza, czy polskość, w różnych wiekach będzie to różnie nazywane, prawda? Ale umówmy się, że polskość wyrasta z dziedzictwa basenu Morza Śródziemnego, czyli szczególnie z tego dorobku filozofii greckiej, prawa rzymskiego, przyozdobionych w sposób niezwykle cenny przez chrześcijaństwo. To jest ta wizja polskiego początku, prawda? I to jest jedna część jakby Wincentego Kadłubka. Pamiętam w PRL-u, jak próbowano nas, młodych ludzi w szkole, zniechęcić do tejże kroniki, uznając, że on pisze jakieś banialuki. No i być może odłożyło się to w jakichś mózgach do dzisiaj, ale dziś jesteśmy ludźmi wolnymi i wolno ją czytać po Bożemu, to znaczy zgodnie z prawdą, czyli intencją samego Wincentego Kadłubka. I to jest ewidentnie bardzo piękna zdobycz polskiej kultury, ta kronika dająca nam pewien fundament takiej tożsamości, którą łączymy do dzisiaj, rzecz jasna, z cywilizacją przebogatą basenu Morza Śródziemnego. I druga wartość, którą profesor Nowak wyjmuje z tej kroniki, a przede wszystkim z
rzeczywistości już władzy księcia Kazimierza Sprawiedliwego, to taka konstatacja, że władza państwowa jest podzielona. To znaczy nie istnieje w polskiej tradycji, mimo patrimonium oczywiście, dziedzictwa i dziedzicznej władzy rodu piastowskiego, ale istnieje od niemal początku tradycja dzielenia się władzą z podmiotem urastającym do wolnego partnera. Oczywiście ten wolny partner będzie z wieku na wiek się poszerzał. To dopiero Polska Jagiellonów w XV wieku i prawa szlacheckie wynikające z ówczesnych relacji między monarchą jagiellońskim, Władysławem Jagiełłą, który po śmierci Jadwigi, czyli faktycznej dziedziczki tronu, a nie on był tym dziedzicem, był przymuszony przez Radę Królewską do tego, żeby być uznanym władcą, ale za cenę stworzenia podstaw systemu ustrojowego, który stanie się tym, co w XVI wieku będzie się ostatecznie nazywało monarchia mieszana. Monarchia mieszana, czyli fenomen, z którym będzie się między innymi Erasmus z Rotterdamu zachwycał, że potrafiliśmy coś takiego niezwykłego stworzyć, mianowicie trzy ustroje w jednym, trzy tradycje ustrojowe w jednej Rzeczpospolitej, bo to na tym polega to zmieszanie. To znaczy system monarchistyczny, system oligarchiczny i system demokratyczny. Król jest nośnikiem tradycji monarchistycznej, Rada Królewska, czyli Senat oligarchicznym, Izba Poselska demokratycznym. W wyniku rozwoju prawa ustrojowego w XVI wieku, od Nihilnowi poczynając, czyli od 1505 roku, przez późniejsze prawa dotyczące zabezpieczenia kontroli Izby Poselskiej nad funkcjonowaniem egzekucji prawa, czyli stosowania, a nie tylko werbalnego zapisu, demokratyzm, czyli Izba Poselska, stała się w gruncie rzeczy nośnikiem praktycznego demokratyzmu. Ona w jakiejś mierze wyznaczyła standardy przy jednoczesnym olbrzymim szacunku do monarchy oczywiście, co jest też niezbędnym elementem funkcjonowania pierwszej Rzeczpospolitej. To miało swój wynik chyba najdoskonalszy, no w tym momencie, kiedy zabrakło dynastii i demokratyzm musiał niejako przejąć odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa. Kiedy zabrakło tegoż Jagiellona, Zygmunt August zmarł, nie pozostawiając po sobie potomka, jest na dodatek 3 lata po Unii Lubelskiej, czyli bardzo świeżym kontrakcie dwóch struktur państwowych, mających jednak daleko idące różnice, jeśli chodzi o kulturę polityczną przede wszystkim, gdzie oligarchizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego jest dużo głębsza niż to, co jest w koronie, czyli już bardzo mocno od pokoleń demokratyzm ugruntowany i trzeba w związku z tym wprowadzić jakiś nowy element porządkujący, no i to jest oczywiście Pacta Conventa i artykuły henrykowskie, czyli sama Izba Poselska i Senat bez króla, ale na czele z interreksem, czyli prymasem Polski, formułują zasady ustrojowe tak, żeby zewnętrzni władcy elekcyjni byli zobowiązani do respektowania tej 200-letniej tradycji demokratyzmu pierwszej Rzeczpospolitej. Wśród tych praw oczywiście dzisiaj najbardziej wybijamy tą Konfederację Warszawską i zapis aktu tolerancyjnego, bo on rzeczywiście stanowił ważny przyczynek do tego, co umieszczamy obok wolności, jako drugi komponent polskiej tradycji demokratycznej, czyli równość. Wolność i równość, te dwie zasady, których broń Boże nie należy tak samo definiować jak Wielka Rewolucja Francuska w 1789 roku zaczęła, używając tych samych słów, ale tym niemniej w zupełnie innym charakterze.
ta polska równość i wolność jest oparta niewątpliwie także na niezwykłej odpowiedzialności. To znaczy stan szlachecki jest nie tylko zdolny do tego, żeby utrzymać system, ustrój i egzekwować jego funkcjonowanie, ale także jest odpowiedzialny poprzez wymiar własnego patriotyzmu, czyli jednak obowiązku. Obowiązku polegającego, krótko rzecz mówiąc, na tym, żeby z jednej strony znać się na prawie, to znaczy uczestnicząc dobrowolnie i za swoje własne pieniądze w każdym akcie demokratycznym, czyli na polu elekcyjnym, czy w izbie poselskiej, czy na sejmikach ziemskich, poczynając od pierwszych wybierających delegata, porelacyjne, czyli już zwrotny raport tego posła wracającego z Warszawy do ziemi, które reprezentuje, to wszystko odbywa się rzecz jasna za pieniądze samych posłów. To takie pendant do dzisiejszego stanu demokracji, prawda? No niewyobrażalne. A pole elekcyjne to często jest nie jeden dzień, nie jeden tydzień, ale bywało, że wiele, wiele miesięcy. Mamy więc do czynienia z pewnym poświęceniem materialnym i zaangażowaniem osobowym, ale także zaangażowaniem prawnym. To znaczy to są ludzie, którzy znają podstawy ustroju. To są ludzie, którzy się kłócą i owszem, ale to nie są ignoranci, tak jak 90% polskiego społeczeństwa boję się, że jest. Przepraszam za tak radykalny odwet na współczesności. To znaczy, jeżeli zobaczymy tamtą szlachtę i będziemy ją krytykowali i słusznie za anarchizm, za później oligarchizację, za sprzedawczykostwo na rzecz rodów magnackich, od połowy XVII wieku będzie to coraz wyraźniejsza niestety jakość polskiego życia politycznego, to proszę pamiętać o tych 200 latach poprzedzających. To jest ustrój, który przez 200 lat się sprawdza, a degeneruje się rzeczywiście od wojen, a raczej skutków tych wojen połowy XVII wieku. Zaczyna się rzeczywiście coraz większa masakra, jeśli chodzi o wykorzystywanie, przede wszystkim liberum veto, czyli zapisu ustrojowego, który miał sens, bo był logicznym zapisem ustroju mówiącego o tym, że to nie poseł to weto zakłada, tylko zakłada ziemia, to znaczy reprezentacja równości wewnątrz stanu szlacheckiego. Jeżeli ziemia rawska ma być tożsama z ziemią krakowską, to musi mieć narzędzie w postaci zaznaczenia swojej odrębności. Także poseł ma prawo zastosowania weta, ponieważ on nie jest dysponentem własnego poglądu, tylko jest dysponentem tej instrukcji, którą otrzymał od własnej ziemi. On musi się potem relację swoją złożyć. Teraz jak pogodzić dobro wspólne, czyli uznanie racji większościowej, z prawem korzystania z weta, które jest logicznym zapisem wolności i równości. Otóż do drugiej połowy XVII wieku, od połowy XV wieku, nikt nie skorzystał z liberum veto. To znaczy praktyka pokazywała, że można wykorzystać kompromis, to jest złe słowo, bo to nie jest kompromis, tylko wyjście z klincza, który jest logicznym następstwem dwóch wartości. Wartość demokratyzmu i wartość dobra wspólnego. Posłowie w takim razie wychodzili z izby, żeby nie złamać przyrzeczenia, a jednocześnie dopuścić do uchwalenia ustawy. Szukano wyjścia z tej rzeczywistości, rozumiejąc wolność i równość jako wartości i rozumiejąc wspólnotę jako także wartość, która domaga się tego kroku w tył. To się sprawdzało przez 200 lat. To wymagało w związku z tym niezwykłej samodyscypliny, która oczywiście upadała także w tych 200 latach. Znaleziono furtkę w
postaci Konfederacji. Konfederacja była takim narzędziem, w którym można było ją zawiązując, zgodnie z prawem, zlikwidować liberum veto. No jak się w praktyce okazało, konfederacje będą nie zawsze służyły do dobrych spraw. Na przykład Zebrzydowskiego można dyskutować, czy była słusznie zawiązana, czy nie, ale na przykład już dzisiaj uznajemy, że Konfederacja Barska na przykład była słusznym narzędziem, prawda, do jednak walki o to, co nazywamy dzisiaj ewidentnie drogą ku niepodległości, prawda, gdzieś od konfederatów barskich. Więc to nie narzędzie było samo w sobie złe, tylko można je było używać lepiej albo gorzej. Więc ten ustrój, wydaje się, że pilnujący pewnego zestawu wartości, no, był niezwykle cennym dorobkiem polskim, który potem oczywiście rzutował na rozwoju polskiej myśli politycznej, także demokratycznej w wieku XIX i wtedy, kiedy żeśmy odzyskali niepodległość, czyli w momencie, kiedy doszło do pierwszego Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919 roku. Bardzo mocno przeskoczyłem do 19 roku, ale za chwilę jeszcze wrócę do XIX wieku. Natomiast obiecałem na samym początku, a nie wypełniłem tego zdania, że chcę wyartykułować pewną tezę. I ona się właśnie wiąże z doświadczeniem polskiego demokratyzmu czy polskiej demokracji, nie tyle opartym doświadczeniu na I Rzeczypospolitej, tylko i wyłącznie, ale na tej też, tylko może tu jest mniej widoczne, co bardziej na tym, co niesie poprzez historię dorobek tej formacji, którą uważam za najciekawszą intelektualnie, to znaczy formację obozu narodowego z przełomu XIX i XX wieku. I na czym ta teza polega i dlaczego ona jest dzisiaj moim zdaniem nadal aktualna? Mianowicie teza brzmi w ten sposób, że ustrój demokratyczny jest zdolny do utrzymania się w swoich założeniach tylko i wyłącznie w przestrzeni, która nie jest dalsza czy bardziej rozrzedzona, nazwijmy to w ten sposób, niż wspólnota narodowa. Czyli krótko rzecz mówiąc, teza jest taka, że demokracja jest to system, na który myśmy się umówili dzisiaj i go chcemy przestrzegać, ale żeby on mógł funkcjonować, musi istnieć wspólnota narodowa. Bez istnienia wspólnoty narodowej nie ma systemu demokratycznego, czyli nie ma suwerenności podmiotu, jeżeli tego samego podmiotu nie można zdefiniować. A zasada podstawowa demokracji to jest istnienie narodu, podmiotu, tego narzędzia do komunikacji wewnętrznej. I ta teza wydaje się, że dzisiaj jest szczególnie widoczna w konfrontacji z tym, w czym jesteśmy, to znaczy w Unii Europejskiej. Unia Europejska de facto zarządza nie w formule demokratycznej, tylko oligarchicznej, czyli ma zestaw urzędników i struktury pomocowe, które udają, że mają znamiona demokratyczności, ale de facto te struktury próbują zarządzać Europejczykami, łamiąc wspólnoty narodowe i jeszcze na dodatek wprowadzając metajęzyk, który ma wywołać konflikt z tradycją językową i kulturową wewnątrz danych wspólnot. To jest moim zdaniem wynik przede wszystkim usilnej pracy nie tylko ideologów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim klanu prawniczego, sądowo-prawniczego, gdzie na przykład mamy wprowadzone zasady w Unii Europejskiej, które definiujemy jako prawa człowieka i obywatela, ale jeżeli się przyjrzymy tym słowom, to się okaże, że w praktyce
one zupełnie są odległe na przykład od polskiej tradycji rozumienia praw człowieka i obywatela. W polskiej tradycji praw człowieka i obywatela będzie na przykład doświadczenie ochrony ludzi sumienia, czyli wiernych Kościoła katolickiego, ponieważ na przykład w PRL-u ludzie sumienia, czyli katolicy, byli marginalizowani w państwie komunistycznym, nie mając szans na, jeżeli żyją w prawdzie, na zdobycie wyższych stanowisk w systemie nomenklaturowym. Mogli oczywiście zaprzeczać swoim poglądom, mogli kłamać, autocenzurować, czyli stosować różne metody patologiczne. Natomiast w metodach niepatologicznych, tylko w metodach życia w prawdzie, w PRL-u byli wykluczonymi albo w czasach stalinowskich w więzieniach, albo później pozbawieni możliwości awansu, prawda? Na przykład takim bardzo twardym przykładem tego nieunikania świadectwa byli ludzie, którzy kończyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, prawda? I droga zawodowa dla kulowców no bardzo często była ograniczana, na przykład stanu nauczycielskiego, no bardzo rzadko mogli sięgnąć, ponieważ dawali zły przykład wychowankom, prawda? Więc były takie bariery. Prymas Stefan Wyszyński wielokrotnie o tym mówił w swoich kazaniach, że katolicy są ludźmi drugiej kategorii. Czyli istnieje na przykład w polskim doświadczeniu konstytucja PRL-owska, która gwarantuje prawa człowieka i obywatela, konstytucja stalinowska z 1952 roku, bardzo pięknie napisana, a praktyka była oczywiście antyludzka, antydemokratyczna, marginalizująca pewien typ ludzi, no na przykładzie mówię katolików, ale oczywiście tych środowisk było dużo więcej, prawda? Na przykład rodziny żołnierzy wyklętych też to była kategoria, która odpowiadała za czyny swoich ojców, prawda? I tak można długo. My mamy doświadczenie w związku z tym, że można manipulować tym zjawiskiem, czy tym słowem, pojęciem, jakim jest prawo człowieka i obywatela, i być może Polacy są w związku z tym dużo mniej podatni na manipulacje i na przykład rozumiemy, że jeżeli biskup hiszpański w kościele mówiący o tym, że homoseksualizm jest patologią i grzechem, to ma prawo do wypowiedzenia tego poglądu, ponieważ on się mieści w nauce społecznej kościoła i w ogóle w nauce kościoła, natomiast prawo stanowione oskarża go oczywiście zgodnie z prawami człowieka i obywatela o przekroczenie prawa i może go skazać nawet na więzienie. Prawda? Tak samo jak panią, która będzie stała przed kliniką aborcyjną i manifestowała swój pogląd niezgody na mordowanie dzieci nienarodzonych, to samo sformułowanie mordowanie dzieci nienarodzonych będzie traktowane w definicji prawnej praw człowieka i obywatela unijnych jako naruszenie praw kobiety do spędzania płodu, prawda? Tak, tylko róże, tak jest, już tylko róże, nic nie mówiła, prawda? Więc mamy pojęcie jako Polacy, że istnieje pewien zestaw pseudodemokratycznych wartości, które de facto mieszczą się w systemie oligarchicznym, czyli w systemie narzucania pewnej interpretacji, fundowania ją w tym przypadku Europejczykom, a błędem takich Polaków jest to, że mają własną tożsamość, gdzie próbują ochronić jakby właściwe słowa i pojęcia przez pryzmat własnej kultury, własnego doświadczenia, czyli tego narodowego doświadczenia. To jest jeden przykład takiej jakby wiarygodności moim zdaniem tej tezy, że poza wspólnotą europejską mamy patologię systemu demokratycznego, a nie jej rzeczywisty, jeszcze sekundę, dobrze? Jej rzeczywisty wymiar, ale także, znaczy tej demokracji, ale także jest, i tu wracam na moment do narodowej demokracji, jest jeszcze drugi wymiar tej wspólnotowości, czyli wewnętrzny, nie tylko oligarchizacja z zewnątrz, czy zaborczość, czy imperializm zewnętrzny, jak to zwał, tak zwał, bo Unię Europejską można też oczywiście definiować jako nowoczesny imperializm, który chce nam uporządkować kontynent europejski.
a więc nie jest to żadna demokracja, tylko właśnie imperialna polityka. Natomiast z drugiej strony, żeby zrozumieć demokrację, to trzeba też zajrzeć do wspólnoty i się zorientować, co jest warunkiem istnienia reguł demokratycznych. I oczywiście można pójść w stronę idealizmu i zapraszam, to znaczy idealizm polega przede wszystkim na tym, że należy żyć w prawdzie, to znaczy jeżeli jest to dążenie do prawdy nośnikiem komunikacji między grupami społecznymi, między interesami rozbieżnymi, kiedyś to będą interesy stanowo-klasowe, które wiadomo, że są rozbieżne, ale równocześnie istnieje taka wartość właśnie jak wspólnota narodowa, która każe ustępować w imię solidarności, czy na przełomie XIX-XX wieku będzie to nazwane w imię solidaryzmu społecznego, ustępować z egoistycznych interesów własnych na rzecz wspólnotowego życia, jako głębszej wartości, jako większej wartości. Taki będzie między innymi program właśnie i narodowej demokracji, i chrześcijańskiej demokracji, czy katolicyzmu społecznego. Ale żeby to mogło funkcjonować, to musiało być oparte na uznaniu, że w ogóle istnieje coś takiego jak prawda, czyli pewna też zdolność komunikowania się poprzez język, który dokładnie to samo znaczy, co jest intencją nadawcy. Dzisiaj mamy niestety kłopot potworny, ponieważ kłamstwo zostało włączone do krwioobiegu komunikacyjnego i już na poziomie także wspólnoty narodowej jest kłopot, prawdy nie ma. To znaczy nie możemy w dużej mierze jako na przykład Polacy do końca zdać sobie sprawę, choćby w tym dialogu, który tutaj nastąpił, czy rzeczywiście mają rację ci, którzy mówią, że tysiąc oficerów czy ilu tam chciało podać się do dymisji, czy nie, prawda? Ani nie mamy warunków poznawczych, to znaczy sami nie jesteśmy w stanie zdobyć tej wiedzy, nie stać nas na to, bo nie mamy takich narzędzi poznawczych, a z drugiej strony nie możemy zweryfikować żadnej ze stron, ale wiemy, że jakaś kłamie, no bo prawda jest jedna. Przynajmniej zakładamy, że nadal uznajemy tę podstawową zasadę chrześcijańską, że istnieje prawda jedna, tylko kłopot polega na tym, że nie możemy do niej dotrzeć, a tym bardziej nie możemy, jak nam jeszcze fundują równoległe kłamstwo jako pewien insekt czy takiego nowotwora, który nam obniża zdolność do wspólnotowego istnienia. Prawda? Ten nowotwór kłamstwa jest dzisiaj powszechny i osłabiający wspólnotę. I niewątpliwie w tej tradycji polskiej demokracji wydaje mi się, że niezwykłą wartością była pewna zdolność artykułowania tego, co ma być niezbędne, jeśli chodzi o pewne minimum istnienia demokratyzmu. I w moim pojęciu obóz narodowy był tego nośnikiem w tych dwóch pięknych hasłach, które także do dzisiaj warto je rozpoznać i definiować polityków według tych dwóch słów. To ich wszechpolskość i wszechstanowość. To znaczy, jeśli wspólnota narodowa jest rzeczywiście jedyną, w której można założyć, że ustrój demokratyczny jest w stanie się sprawdzić, to weryfikacją jest uznanie, że polityka w systemie demokratycznym polega na realizowaniu celów wszechpolskich i wszechstanowych. Na przykład dzisiaj, kiedyś, w tym na przełomie XIX-XX wieku, wszechpolskość oznaczała między innymi to, że powstała Liga Narodowa, która składała się z osób mieszkających i uprawiających politykę w różnorodnych warunkach, ale w trzech różnych zaborach. I wspólna polityka polska ma być wyższą kategorią niż dzielnicowe separatyzmy, niż dzielnicowe egoizmy. Na przykład egoizm polityków zaboru austriackiego, którzy widzą większe szanse na uprawianie polityki, ale mogą zapomnieć o tym, że są jeszcze dwie ziemie zaboru rosyjskiego i pruskiego, prawda? I zakotwiczyć się na tych zdobyczach dzielnicowych, czyli tworzeniu coraz większych
na przykład uprawnień dotyczących demokratyzmu w państwie austriackim tak daleko, że zapomną, że celem jest niepodległość Polski, a nie reformowanie ustroju austriackiego. Prawda? To jest jakby taka pułapka separatyzmu przeciwko wszechpolskości. Tak? To jest taki przykład konkretny, który wówczas był pod zaborem austriackim bardzo dotkliwy. Konserwatyści no, weszli w tą pułapkę. Narodowi demokraci próbowali ich z tego wyjąć. Prawda? Z tej pułapki doskonalenia ustroju austriackiego. No nie to jest sensem i celem polityki wszechpolskiej. I wszechstanowość, która wówczas oznaczała oczywiście szukanie instrumentów do tego, żeby wygrywała solidarność, a nie egoizmy. Czyli z jednej strony oczywiście wyraźna niechęć do socjalizmu, nie tylko dlatego, że to był syfilis rosyjski, jak to Dmowski nazwał w 1905 roku, bo to z Rosji, a nie z Zachodu do nas przyszło, prawda, za sprawą proletariatu wielkiego i Ludwika Waryńskiego, do którego osobiście ja mam słabość akurat, ale nie o nim dzisiaj, to tylko właśnie z tej Rosji ten syfilis socjalizmu i rzecz jasna to rozkładało solidaryzm wewnątrz narodu polskiego na rzecz egoizmu rewolucyjnego, który jest no, zaprzeczeniem wspólnoty narodowej, ale także zaprzeczeniem wspólnoty narodowej jest coś, z czym z drugiej strony także walczył obóz narodowy, czyli trójlojalizm. Trójlojalizm, czyli obniżenie czy samoobniżenie celów narodowych. To zaborcy są od tego, żeby minimalizować nasze cele, ale nie my Polacy. My Polacy jesteśmy od tego, żeby mieć wolę bycia suwerennym narodem. Trójlojalizm polegał na tym, że po klęsce powstania styczniowego elity konserwatywne uznały, że w gruncie rzeczy nasze aspiracje narodowe możliwe do wypełnienia to jest wpisywanie się w legalizm, czyli w legalizm państwa zaborczego, a nie państwa polskiego. To jest odwrotność i oczywiście uzyskiwano bardzo daleko idące skutki pozytywne. Galicyjska autonomia była tego przykładem. W zaborze rosyjskim już gorzej, bo nie wiem, pomnik Adama Mickiewicza, prawda, jest takim przykładem bardzo zdrowego podejścia do rozumienia pozytywnego lojalizmu, prawda? Gdzie Henryk Sienkiewicz wsparł budowę, narodowi demokraci też, mimo że był to pomysł lojalistów. Natomiast socjaliści powiedzieli nie, bo to jest kolaboracja. No ale dzisiaj widzimy, że to jednak tamta strona miała rację, bo ten pomnik Mickiewicza jak stanął, to się okazało, że był to niezwykły moment mobilizacji patriotyzmu polskiego. Prawda? Więc trzeba też rozeznać jakby narzędzia i zobaczyć, że nie trzeba być dogmatykiem, tylko można w imię tej wszechpolskości i wszechstanowości wykorzystywać różne narzędzia, które niekoniecznie zawsze są takie oczywiste do wykorzystania. Ta mądrość jest tutaj też warunkiem funkcjonowania prawdziwego demokratyzmu. Pod warunkiem, że właśnie istnieje coś takiego jak interes narodowy. I teraz zobaczcie Państwo, że jeżeli przeniesiemy tą wszechstanowość i wszechpolskość na dzisiejsze dni, to proszę zobaczyć na przykład w programie prawicy naszej, to znaczy Zjednoczonej, no głównie Prawa i Sprawiedliwości, który oczywiście nie tylko jest prawicą, bo jest i lewicą, żeby była jasność, ale to na marginesie, na razie przynajmniej, ale proszę zauważyć to zderzenie między projektem Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony Prawem i Sprawiedliwością. Przy czym chcę powiedzieć o tym projekcie Platformy Obywatelskiej nie w formie krytyki, tylko cechy. Czy to krytyczne, to oczywiste dla mnie, ale nie to jest najważniejsze. Mianowicie ich projekt z punktu widzenia wszechpolskości polegał na tym, że szybki postęp gospodarczy będzie uwarunkowany szybszym rozwojem i większymi zasobami, którymi cieszą się ci, którzy wychodzą z wyższej podstawy, czyli wyższych fundamentów rozwojowych, czyli na przykład wielkie miasta. Polska prowincjonalna
jest Polską, którą trzeba dużo więcej włożyć pieniędzy, zanim zysk gospodarczy zaistnieje. To jest na pewno nie myślenie wszechpolskie. To jest myślenie tylko i wyłącznie w kategoriach widzenia zysku ekonomicznego jako celu. To jest też ważny cel, oczywiście. No, tak to jest na ziemi, że się zbija wartości, prawda? Jakąś wartość uznaje się za ważniejszą, drugą za mniej ważną. Narodowcy będą mówili, na przykład Roman Rybarski jako ekonomista podstawowy drugiej RP, tak samo profesor Stanisław Gołąbiński, że na przykład jak sanacja w 26 roku doszła do władzy, ale także wcześniej ugrupowania lewicowe, jak miały wpływ na tworzenie struktury budżetu i uważają, że nie wolno wprowadzać większych pieniędzy na przykład na wzmocnienie, ale także no, umoralnienie, mówiąc w skrócie, administracji na Pomorzu, dlatego że tam na Pomorzu endecy mają większość, prawda? Czyli jest polityczny klucz do tego, czy jakieś ziemie będziemy traktowali sensowniej, bądź no, uznawali, że nie nadają się do tego, żeby je promować. No to jak zaczniemy myśleć kluczem partyjno-politycznym, a nie wszechpolskim, no to rozpoczyna się w tym momencie rozwalanie wspólnoty narodowej, a nie jej wzmacnianie. Przed wojną na przykład była dyskusja Polska A, B i C. I znowu Wielkopolska, Śląsk, niewątpliwie to były ziemie, które gwarantowały dużo większy zysk ekonomiczny. Trzeba było myśleć w tych kategoriach i magistrale jak najbardziej budować do Gdyni, prawda, czy tam nad morze ze Śląska. Reparować kolejnictwo tak, żeby połączyć wszystkie trzy zabory. Ale narodowi demokraci będą uważali, no hola, hola, ale jednak Kresy Wschodnie, dużo słabiej zorganizowane ekonomicznie, wymagają dużo większych nakładów. One nie zwrócą się w tydzień, nie zwrócą się w 5 lat. Trzeba je niewątpliwie wzmacniać ekonomicznie w dłuższym okresie czasu, po to, żeby wyrównać to, co jest niewyrównywalne jako no, pokłosie 120 lat zaborów, prawda? Więc mamy wszechpolskość, która także i dzisiaj jest definiowalna, czyli na przykład angażowanie środków w Polskę powiatową jest ewidentnie projektem, który nawiązuje do projektów wszechpolskich w II Rzeczpospolitej, pewnego stylu rozumowania na temat tego, co jest wartością wyższą, czy prosty zysk ekonomiczny, czy też rozłożenie akcentów tak, żeby ta integracja terytorialno-gospodarcza zaistniała. Podobnie cała sfera wszechstanowości, dzisiaj też ona jest bardzo widoczna, czy radykalne zbijanie inflacji, czy kontrolowanie inflacji, a jednocześnie podtrzymywanie projektów socjalnych, które oczywiście tworzą coraz większą dziurę inflacyjną. No muszą, nie ma tak dobrze na ziemi, żeby wszystko było jak w raju, no nie da się, to nie ten czas, prawda, to tam tak będzie, a tutaj będą różne konsekwencje, także negatywne podejmowanych decyzji. Ale to jest zestaw jakichś wartości, z których się wybiera coś i wszechstanowość dzisiaj jest ewidentnie też wybierana, choć ona tak nie jest nazywana, ale chodzi o pewną logikę widzenia rzeczywistości, która moim zdaniem właśnie jest bardzo mocno nawiązująca do narodowej demokracji. A żeby to Państwu udowodnić tak już twardo, to oczywiście kupuj swego. To jest hasło Mateusza Morawieckiego, no ale to jest hasło narodowych demokratów i całej sfery samorządnej II Rzeczpospolitej, czyli tego oddolnego patriotyzmu, żeby budować mieszczaństwo polskie no na bazie, no niestety, ale bardzo twardej konfrontacji między żywiołem chrześcijańskim i żywiołem żydowskim. Przy czym Roman Rybarski w swoich fundamentalnych pracach będzie definiował ten powód sporu ekonomicznego. I proszę mi wierzyć, to nie jest człowiek, który by odchodził od języka ekonomicznego na rzecz jakiegoś, nie wiem, rasizmu, czy w ogóle to nie jest ten poziom intelektualny. On w swoich pracach tworzy taką tezę, która wówczas w II RP
no po prostu jest tezą prawdziwą. Mianowicie tragedia między narodem polskim a żydowskim polega na tym, że na ziemiach polskich Żydzi nie byli zainteresowani asymilacją. A co to znaczy brak asymilacji? To znaczy, że 90, w tym przypadku prawdopodobnie parę procent, bo Polaków pochodzenia żydowskiego w II RP, czyli takich zdolnych do polonizowania się było 5 do 10%. To są wyniki badań historyków bardzo dobrych. Pani profesor Anna Landau-Czajka próbowała wyliczać, ilu było zdolnych do tego przyjmowania polskiej kultury, ale co to znaczy polskiej kultury? To na przykład jest rodzina Romana Felińskiego, czyli architekta polskiego, który żeni się z Żydówką i ma dzieci, które są w tradycji no, wewnątrz rodzinnej, uzgadnianej, żydowsko-chrześcijańskiej. Jedni są tacy, drudzy tacy, proszę bardzo. To jest jakby wspólnotowa, rodzinna zależność, którą się nikt z zewnątrz nie wtrąca. To jest ich wybór, prawda? No ale kłopot polega na tym, że to dotyczy no, góra 5-6% Polaków pochodzenia żydowskiego. Nie ma wspólnych rodzin judaistyczno-chrześcijańskich w II RP. Ponad 90% to są rodziny chrześcijańskie z jednej strony, judaistyczne z drugiej strony. A więc ten brak asymilacji uniemożliwia przechodzenie z pokolenia na pokolenie zawodów, struktur gospodarczych, związków, przelewanie się na obydwie strony. Tylko istnieje hermetyczność z jednej strony i z drugiej strony. I jeżeli na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa czy na Wydziałach Lekarskich jest ponad 50% studentów pochodzenia żydowskiego, bo taka jest tradycja w tych rodzinach i możliwości finansowe, żeby płacić za czesne, to oznacza, że ileś procent ludu polskiego nie ma tych możliwości wejścia. Ja wiem, że to brzmi tragicznie, jak się dzisiaj o tym mówi, ale proszę wejść w charakter tamtej społeczności II RP. Po 123 latach mamy niepodległe państwo polskie i szukamy narzędzi jako Polacy do tego, żeby gdzieś znowu jedna wartość była ważniejsza od drugiej wartości. Nie jest to proste, oczywiście. Roman Rybarski będzie w związku z tym pisał, że zło jakby fundamentalne polega na tym, że jesteśmy w sytuacji, w której społeczność żydowska dokonała wyboru pod tytułem niechęć do asymilacji. No i teraz tout proportion garde, do czego, żeby była jasność, do czego mieli prawo, bo to nikt nie ma, że tak powiem, przymusu się asymilować do polskości. Tylko jak się nie asymiluje, no to też są tego konsekwencje. No tak na ziemi jest, że nie ma bez skutków decyzji. I tout proportion garde, bo nie chcę być prostackim nosicielem przeszłości rzutującej na teraźniejszość. Ale my w Europie dzisiaj mamy nowy, ale także doświadczalny problem braku asymilacji. To jest przecież zjawisko, które nie jest zjawiskiem niedyskutowalnym, tylko strona unijna przecież posiłkuje się wartościami. Ja nie chcę wierzyć, że tylko i wyłącznie Niemcy z powodów ekonomicznych chcą mieć migrantów, a dzisiaj ich nie chcą mieć. Zakładam, że mają w swoim zestawie pojęciowym także wartości. I w imię wartości chcieliby bardzo, żeby Europa funkcjonowała jako mekka spotkania międzykulturowego. Dla mnie to jest oczywiście błąd i patologia, ale ja mogę się mylić, mogę mieć niedobry ogląd rzeczywistości zewnętrznej, nie mogę przyjmować, że druga strona jest po prostu zła z definicji, prawda? No, byłoby to wykluczeniem dialogu, jeżeli bym tak z definicji uznawał. No ale z drugiej strony znam z kolei argumenty mówiące o tym, że ten projekt, nawet jeżeli był na wartościach oparty, no na przykład wynikający z kompleksu państw kolonialnych, prawda, gdzie bardzo często ten argument był powoływany, prawda? Belgowie mają olbrzymi moralny zgrzyt w postaci wymordowania Kongijczyków. Francuzi, Brytyjczycy
no, wszystkie państwa kolonialne mają niewątpliwie, czy mogą mieć poczucie krzywdzenia narodów, czy plemion arabskich, czy afrykańskich, czarnej Afryki. Przyjmuję do wiadomości, że to jest pewien zestaw wrażliwości tych narodów, których nam jest obca, bo myśmy takiego kolonializmu nie uprawiali. Gdybyśmy jako Polacy uprawiali, zakładam, że też byśmy mieli ten moralny kompleks, prawda? No bo dlaczego nie? To jest zdrowe, jak najbardziej. Tylko że się okazało w praktyce i dziś wiemy, że ta zasada no, nie sprawdziła się, że ona uległa niejako weryfikacji przez jednak no, Huntingtona doświadczenie, a u nas tego opisu, który dokonał Felix Koneczny, narodowiec, żeby była jasność, czyli antropolog, filozof, historiozof, można mu tam przypisać różne dziedziny nauki, który w o wielości cywilizacji wyodrębnił te cywilizacje, pokazując już na poziomie czasów przedwojenno-wojennych, że istnieją takie cechy nie ras, tylko cywilizacji, które powodują niemożność w gruncie rzeczy zaistnienia łatwego między nimi dialogu, a już tym bardziej jak się spotkają w jednym miejscu. Prawda? My mamy na przykład to nieszczęście, jako Polacy, według Feliksa Konecznego, że jesteśmy wyrazicielami tradycji łacińskiej, tu skończę tym, od czego zacząłem, to znaczy od Wincentego Kadłubka. My jesteśmy w tej tradycji cywilizacji łacińskiej, która została okraszona chrześcijaństwem jako pewnym zestawem wartości i trzymamy się tego, bo katolicyzm jest pewną formacją nie tylko religijną, ale także tożsamościową. Mieliśmy tego przykład rok, dwa lata temu, jak przyjmowaliśmy Ukraińców. Nie było to tak definiowane, ale to jest objaw miłosierdzia, które tkwi w nas głębiej niż przywiązanie do Kościoła jako instytucji. Prawda? Okazało się w praktyce, że wartości chrześcijańskie są dla nas nadal bardzo żywotne, nawet jeżeli ich tak jako Polacy w znaczącej części już nie definiujemy. Ale mamy. I dlaczego tak jest? Dlatego, że się kierujemy moralnością, czyli że mamy w sobie jakąś dawkę sumienia wewnętrznego, które kształtujemy i to sumienie wewnętrzne pozwala nam rozróżnić, co jest dobrem, a co jest złem. Prawda? Oczywiście moim zdaniem znacząca część Polaków jest zagubiona i właśnie uwierzyła w kłamstwo jako sposób komunikowania się, ale jednak gdzieś ten język wartości w nas funkcjonuje. W odróżnieniu od tradycji bizantyjskiej, tak Felix Koneczny nazywał nie Rosjan, żeby była jasność, tylko Niemców, gdzie istnieje w niemieckiej tradycji zdolność przesuwania odpowiedzialności z jednostki na państwo. Czyli możesz być katolikiem, możesz być protestantem, a jednocześnie oddać Hitlerowi prawo do wymordowania narodu żydowskiego. I nie jest to skłócone wewnętrznie, tylko jest to przeniesienie odpowiedzialności na państwo jako to narzędzie, za które ja nie odpowiadam moralnie, bo ja wewnątrz swojego rodzinnego życia jestem przecież porządnym Niemcem. To jest tylko za tym instrumentem Konecznego, który on próbuje nam podać, można na przykład zrozumieć Dickena, czyli tego mordującego rodzinę Ulmów, który przyjeżdża do Niemiec i nie informuje swojej rodziny o swoich wyczynach na terenie Podkarpacia, a Mateusz Szpytma i inni, którzy się zajmowali tą rodziną, wysyłają do córki informacje z prośbą o zdjęcie ojca z czasów wojny i córka im odpowiada, jaka jestem szczęśliwa, że taka dobra pamięć jest o moim ojcu, który tyle dobrego widocznie na Podkarpaciu wykonał. Prawda? To jest ilustracja cywilizacji bizantyjskiej, jako właśnie tej zdefiniowanej przez Feliksa Konecznego. No jak to pożenić? Jak to pożenić ze sobą jako dwa tożsame porządki cywilizacyjne? A jeszcze turańska, czyli Rosja, która z kolei ma tę dodatkową jakby cechę, że w ogóle nie ma jednostki. To znaczy ona nie ma żadnych praw. Jedynym dawcą porządku moralnego, porządku, który ma być odzwierciedleniem sumienia, jest car.
jest państwo, samowładztwo. Samowładztwo to nie jest tylko samowładztwo instytucjonalne, ale to jest samowładztwo nad każdym człowiekiem, który jest niewolnikiem państwa. I to jest znowu jak do pogodzenia z wolnością, która jest zjawiskiem czysto polskim, można powiedzieć, bardzo piękną wartością, wyśrubowaną przez wieki, przez Polaków i tak długo pewnie będzie, póki będziemy chcieli się nazywać Polakami. Więc mamy pewien zestaw tego pojęcia demokratyzmu, który może być prawdą jako definicja demokracji, pod warunkiem, moim zdaniem, że włożymy ten system tylko i wyłącznie w coś, co nazywamy wspólnotą narodową. Czy Feliks Koneczny cywilizacją łacińską w wersji polskiej. Możemy to różnie definiować, ale na pewno nie definiować wyżej niż wspólnota narodowa. A jeszcze ostatnie zdanie, to znaczy, żeby była jasność, ponieważ i słusznie jestem traktowany za tego promotora dziedzictwa obozu narodowego, to proszę sobie przeczytać piękną definicję narodu, którą podał jeden z najbliższych przyjaciół Romana Dmowskiego, czyli profesor Wincenty Lutosławski. W 1938 roku napisał takie zdanie: prawdziwym Polakiem może być Polak, Niemiec, Rosjanin, Żyd, Indianin, Murzyn. To nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o rasę, wygląd zewnętrzny i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby on myślał po polsku i kochał Polskę. To jest warunek bycia Polakiem, a nie jakaś etniczno-rasowa identyfikacja. Także zawsze kończę takie wystąpienia bardzo, bardzo prosząc, żebyście nie mieszali narodowców z rasistami, bo to jest zupełne pomylenie pojęć. No tak, o Józef Unruk właśnie. Byłem niedawno w Międzyrzeczu. To jest bardzo piękna miejscowość w Polsce. Właśnie a propos tej wszechpolskości i wszechstanowości i bogactwa. Tu pozwolisz, Józku, jeszcze dwa zdania wywołane. Mianowicie Międzyrzecz to jest jedyna część ziemi lubuskiej, która należała do Polski aż do drugiego rozbioru Polski, czyli do 1793 roku. Podręcznikowa wiedza jest, że Bolesław Rogatka sprzedał, oddał i tak dalej i ziemia lubuska straciła kontakt z Polską. No to powiedzcie to mieszkańcom Międzyrzecza dzisiaj. Nie. Międzyrzecz dzisiaj, czyli tamte środowisko intelektualne, które tam żyje, jest muzeum w Międzyrzeczu bardzo ładny, jest zamek Kazimierza Wielkiego, bardzo piękny, choć w ruinie. Ta lokalna społeczność doskonale zna tę historię lokalną. Jej rozpoznanie między innymi polega na tym, że wchodzi się do muzeum i tam w muzeum mamy całą galerię wielkiej sali portretów trumiennych. Wśród tych portretów mamy głównie rodziny niemieckie, bo oni byli i protestantami, i katolikami. Podobnie jak Polacy tam mieszkający byli głównie oczywiście katolikami. Wśród tych rodzin mamy wspaniałe portrety XVII-wieczne rodziny Unrugów, ponieważ oni są stamtąd. Czyli tenże generał, który zapomniał języka niemieckiego w 1939 roku, pochodzi z Międzyrzecza i tamta ludność miejscowa no doskonale wie, bo jak mnie dyrektor tego muzeum oprowadzał, to kazał mi stanąć w tym miejscu, powiedział: panie profesorze, to są Unrugowie, o tutaj, widzi pan ich twarze. To są ci pradziadowie tego generała. To co, my nie Polska? I to jest ta wszechstanowość i wszechpolskość w takim wymiarze konkretnym, jaki możemy doświadczyć dzisiaj jako Polacy. My mamy niezwykłe bogactwo regionalne, czy bogactwo właśnie tego przekazu wartości wypływających z oddolnej historii regionalnej. Tylko trzeba tam pojechać i wsłuchać się w te elity, bo mamy rewelacyjne elity w różnych częściach Polski, wcale nie tylko w wielkich miastach, tylko właśnie w takim sobie Międzyrzeczu.